Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj, widzowie, musimy zająć się... Ojejku, rozwaliłem sobie tutaj moje, prawda, świecące jagody, ale dzisiaj, widzowie, musimy zająć się odpowiednio widzami na serwerze, ponieważ, nie wiem, czy wiecie, ale zostało tutaj zrobione pewne włamanie i mamy widzów na serwerze. Ja się w ogóle o tym dowiedziałem, no chyba dzisiaj się o tym dowiedziałem, coś takiego, i po prostu, nie wiem jak to, ja się dowiedziałem w sumie wczoraj, ale dzisiaj jakby to widzicie, no nieważne, w każdym razie, dowiedziałem się wczoraj. Nie wiem, dobra, nie wiem kiedy wy to zobaczycie. W każdym razie dowiedziałem się, tak jak dzisiaj żyję, to dowiedziałem się wczoraj, że są widzowie na serwerze i ja postanowiłem, że muszę ich ogarnąć. Dowiedziałem się, że oni są po prostu coś bardzo niesforni. Oni tutaj, prawda, zbroją i tak dalej, kradną mi jakieś rzeczy z domu. Ja tutaj muszę w ogóle pilnować, właśnie, podki na niewidzialność sobie muszę zabrać, bo sobie tutaj przygotowałem. Kradną mi, tutaj były jakieś tabliczki w ogóle napisane. Nie wiem co tu się dzieje, widzowie. To są jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, lecę do Emilii, ponieważ ja mam dzisiaj pomysł, żeby razem z nią postarać się wychować właśnie tych widzów, ale zanim to, widzowie, to koniecznie muszę was zaprosić na mojego Instagrama, na mój drugi kanał Filip Szybka. I oczywiście, jeżeli chcecie, to możecie sobie ogarnąć, patrzcie, widzicie mojego skina w Minecrafcie, możecie sobie takiego skina ogarnąć w formie breloka. Więc serdecznie was zapraszam na Palion Style'a, ponieważ tam breloki są do kupienia. Możecie wbić i zgarnąć sobie nie tylko mojego breloka, ale możecie zebrać, prawda, cały skład Palionowa. Cały skład, widzowie, rozumiecie to? Możecie wejść na ten sklep i kupić sobie każdego breloka po kolei, żeby mieć wszystkich. Dobra, wchodzimy do Emilii. Ciekawe, gdzie ta Emilia się schowała. Musimy ją chyba znaleźć gdzieś tutaj na domku. Gdzieś już ją tutaj widziałem, ale ciekawe, gdzie ona jest. Na górze jej nie ma. Na dole z tego, co widzę, również jej nie ma. Widzowie, jeżeli widzicie gdzieś tutaj Emilię, ale dajcie... Ale cię zrankowałam. Wow, ktoż by się spodziewał. Dobrze, dobrze. Przyszedłem do ciebie, ponieważ dzisiaj jest sytuacja taka, bo zamknęliśmy tych widzów w więzieniu na twoim odcinku. Przydałoby się ich zabrać, bo tak się nie powinno chyba dzieci traktować. Więc chodź, pójdziemy tam, zabierzemy tych dzieciaków i spróbujemy ich wychować. Wiesz, o co chodzi? Staniemy się dzisiaj ich przyszywanymi rodzicami. Nie, i po prostu... to jest mój koszmar, rozumiesz? To zawsze ja muszę właśnie... koszmar, że jestem rodzicem. Czemu? Nie widzisz się w roli rodzica? Nie, w sensie nie teraz. A kiedykolwiek myślisz, że będziesz mogła być matką? Wiesz co, jak będę miała 3 miliardy na koncie, czyli nikt. Aha, okej. Ale tak na poważnie mówisz, że nigdy nie chciałabyś być... Tak na poważnie, bardzo bym chciała być mamą, ale po prostu teraz nie miałabym na to czasu i w ogóle, więc no teraz na pewno nie, ale no w przyszłości jakbym miała 30 lat, to może. Rozumiem. Dobrze, no to w takim razie dawaj, lecimy tam, ja tutaj jadę wózkiem, na górę weź sobie wózek też. I lecimy do tych... Oj. Popcham cię, czekaj. Dzięki. Ale sunę. Dobra, lecimy. Ej, tu jest w ogóle, tu jest ich dom. Oni sobie tu mieszkają, w tym czymś. Nie wiem, to jest nienormalne. Dobra, lecisz tu? Ta, idę z buta, bo mi wózek uciekł. Aha, okej. Ja się nie nadaję do tego, mnie nie miał kto po prostu... Wow! Ała, no szczypston! Przepraszam! Jestrzeliłem to strzał, tak chciałem tylko postrażyć, a ty akurat wbiegłeś i tak dostałaś. Jeszcze się z wysokości zrzuciło. Przepraszam, dobra. Fajnie, poczekam tu na siebie. Dobra, bierz te itemy, tu tam jeszcze leży ci siekiera. Siekiera, znasz taką pisakę, siekiera, motyka. Siekiera, motyka, piłka, szafa. Coś tam na. Ja właśnie nie wiem, czym się rymuje szafa, ale dobra. Chodź, lecimy do tego więzienia, bo... Szafa rymuje się z żyrafa. No, to prawda. Faktycznie, dobra. Chodź, lecimy tam, widzę tam. Ej, tam jest jakiś trzeci! Ty, tam jest Adi Cox! O kurde, jest Adi Cox na serwerze! Czekaj, on wbił. Czekaj, musimy. Adi debilu, o nie, chodź tam, trzeba ich ogarnąć. O nie, on ich wypuści! Szybko, stary! One znowu będą, bo znowu będą mnie tutaj, prawda, bachorami takimi, które nam będą tutaj przeszkadzać. Halo! Czekaj, idę tam do nich. O nie, on ich wypuści. Nie wypuszczę ich. Nie wypuszczaj, czekaj. Uciekaj, nie wypuścił! Nie! Stójcie! Co teraz robimy? Stójcie! Chcemy pogadać. Mhm. Ja na przykład nie chcę. No nie. Chcemy pogadać. Zostańcie, mam pomysł. Ja i Milki dzisiaj staniemy się waszymi... rodzicami na 24h i was wychowamy tak jak należy, a ten, kto będzie najgrzeczniejszy, dostanie 64 diaksy. Dobrze.
O, ja nie chcę takich rodziców. No nie, no nie mów tak, Adik Ox. Nie, proszę. Dajcie nam szansę. Spróbujmy się polubić. W pupie to mam. Zamknąłeś nas, ale to był, była część wychowania. No proszę, dajcie szansę. Czekajcie, kurczę, część zostańcie. Wychowania to była kara. Przestępca. Nie, to było sprawdzenie, czy jesteście silni. I fajnie, okazało się, że jesteście. Dobra. Dobra, ja oni są diaksy na zachętę. Daj nam 3 diaksy na zachętę. To było sprawdzenie, właśnie. Dobra, par, bo to trzeba. Dobra, wiesz, o, no ja nie mam diaksów. Macie. I kary. Macie. Gladiusz, kurde! To jest w ogóle, nie wiem, denerwuje mnie. Dobra, stop. Proszę się nie bić. Stańcie pod ścianą. Dobra, ktoś tutaj kogoś zabił. Kto kogo zabił? Nie, ja zabiłam Klaudiusza, bo był niegrzeczny, bo zabrał wszystkie diamenty. A gdzie? A Klaudiusz jest na górze. Dobra. Zasadatny. Proszę. Tak, on to jest. Ma TNT w ogóle. To nie zła matka. No. Spokojnie. Jak to się dzieci, chyba dajcie to nie mogę szansę. Co nie? Stańcie pod ścianą. Szeregu. Uwaga, no. Dobra. No, raz, dwa, trzy, pięć. Zagramy. Kurde, czekam, trzeba zagrać z nimi w grę. Zagramy w grę. Peryka stary. Simon mówi. Ja nie mogę. Dobra. Uwaga. Oni Simon w Minecrafta, mówi. Albo w skacz. Lola, nie wiem, skacz. Skaczcie. Dobra. Dobra, dobrze. Adikox. Okej. Okay. No Adi i patrz, żeby widział Adikox. Czemu dobra, widział Adi nie Cox, grasz patrz. Z nimi? Oni dostaną po jednym diaksie i teraz Adikox widzi, oni że dostali źle zrobił, nie? Diaksa. Bo Mik nie jest miła. Już, już jest. Ja nie chcę do od niej... Jest. Adi, daj jej szansę. Kto by... Kurczę. Dobra, Simon co? Mówi kucni. Dobra, dobra kucnę, tak, Adikox kucnął, dobrze. Dobra, jest, nice. Jest dobrze. Dobra, to teraz Simon mówi... co jest? Proszę, spokój! Weź ich, kurde, bo ich pozabijam wszystkich! Proszę, spokój! Nie róbcie! No róbcie, fajnie! Nie róbcie tak. Prawie mnie widzowie zabili. Nie, nie wolno, dobra. Teraz tak, Simon mówi, machajcie. Machajcie, o. O. Dobra. Mateusze. Ale co ty im dajesz, jak ja nie, jak... Ale Simona nie było napisane na czacie. Oni machają. No i co z tego? No to nie, dobra, nie o to chodzi w tej grze. No dobra. No o co chodzi w tej grze? No chodzi o to, że tylko jak Simon mówi, a Simon nic nie powiedział, bo tylko napisał, było, znaczy było no, napisane tylko, że machajcie. Dobra, dobra, koniec gry. Chodźcie. Możemy powiedzieć w Berka. Chodźcie teraz zagramy coś innego. Nie możemy wchowanego z nimi robić. Chodźcie. Niech idą za nami, chodź. Ale zobacz, jak to jest plan, pobawimy się z nimi chowanego i powiemy, że trzeba pójść 1000 kratek od Palionowa i będziemy udawać, że gramy w grę i tak naprawdę nigdy nie znajdziemy. I ich zgubimy na zawsze, tak? Tak, no, czaisz to jest super plan. No, oni i tak wrócą na pewno. Dobra, no, idą za nami, patrzcie co są grzeszni. No nie, bo to cały raz widziałeś co napisali na czacie, oni napisali, że sobie zabić. Ej, nie bijcie Milki, nie bijcie Milki. Co jest? Dzieciaki, spokojnie. Spokojnie. Semu, bo mi się nie ma dżemu, kurde. Spokojnie ma być. Ma być cisza i spokój tutaj, prawda? Dobra, idziemy. Dobra. Nie bijmy ich. O, dokładnie. Mateusz jest, prawda, elegancki tutaj, nice. Prawda? On, tak, Mateusz jest git. On jest dobry. No dobra, to teraz zrobimy tak. Zrobimy teraz, kto najszybciej będzie pływał w basenie. Taki będzie plan. Uwaga, niech sobie tu staną. Stańcie pod napisem Palion. I tutaj będzie konkurencja w pływaniu. Kto pierwszy przepłynie 3 długości basenu. Stańcie tak. Na krawędzi. Tutaj proszę stanąć, tu. Zapraszam tutaj, tu na krawędzi stanąć, dobra. dobrze, zostają, dobra, jest super. Ej! Nie, no, nie kurde, wrzucać się.
na mój znak lecicie. Dobra, uwaga, niech staną w miejscu, niech się ustawią odpowiednio tam, Klaudiusz. O, dobra, wszyscy stoją, uwaga. I start. O, tart napisałem, no, napisałem S. No nie ma te, Klaudiusz, już! Nie, Klaudiusz, dobra, nieważne. Klaudiusz nie umie pływać chyba. Adikox, patrz, ale Mateusz, dobra, ty miałeś trzy długości zrobić. Trzeba go ratować, weź go! Słyszysz? Ej, kurczę, wypływaj, Klaudiusz, wypływaj. No weź, Klaudiusz, dobra, wypłynięty, nie. Dobra. Ale nie, się dziecko utonęło, to piwo. Czemu nie mówicie, że nie umiecie pływać? No stary, dobra. Mają 7 lat i ten, dobra. Nie, jak oni umieją. To, to kiepska zabawa, ale najlepiej poszło Adiemu. Daj Adiemu Diaksa, Adi, no, masz. No, on se poszedł, dupą się odwrócił. Adi jest dobry. Dobra, chodź, lecimy teraz dalej, musimy pójść. Jaka teraz konkurencja można była być? Taka dla dzieci konkurencja. Ja wiem, niech coś zbudują. O, zróbmy na przykład, masz jakieś bloki? No mam. To daj im... A co potrzebujesz? No właśnie nie wiem, coś cokolwiek do zbudowania. Na przykład niech zbudują domek każdy, taki mały domek. Ten. No to mogę mi dać trochę drewna. Albo daj im po prostu trzy, jak... Nie wiem, ale nie wiem, czy masz takie... A nie mam trzy, mam tylko drewno. Proszę mnie nie bić. No dobra, to daj im drewno. Dobra, kolejna zabawa. Chodź. Poczekaj. Chodźcie, czekaj, dobra. Nie dawaj im jeszcze, nie dawaj im jeszcze. Jeszcze nie, dobra. Chodź, idziemy w miejsce, gdzie będą... jakoś tak w miarę. Tak, musimy pójść w miejsce, gdzie po prostu będą mieli miejsce do budowania jakieś. Bo tutaj to specjalnie nie ma. I tam jak coś wybudują fajnego, to będzie git. Dobra, niech będzie tutaj, tu jest takie miejsce, niech tutaj będzie, dobra. Tu to się zniszczy później. Dobra, uwaga. Rozdziel to odpowiednio, tak, no. Daj mi to, dobra, no to tak. Dobra. Jeden. Milki. Drugi. Milki daje wam drewno. Musicie z tego zbudować najlepszy domek. Ja start. Pierdzielę! Ej, Klaudiusz, ty jesteś nienormalny jakiś. Dobra, niech budują. Budujcie. Dobra. A, oni wspólnie budują. No dobra, tak też może być. Ale dobrze, to ich nauczy współpracy. Dobrze. Masz rację, to jesteśmy mega wspólny. Słuchaj, Emilia, my się nadajemy jak mało kto w ogóle, jak tak sobie też teraz tak myślę. Uważam, i naprawdę. Ty, no. Uczy ich współpracy w ogóle, dobroci, sprawiedliwości. Tak. Niesamowite. Empatii, miłości. Sympatii, kurczę. A gdzie drzwi? Drzwi. No tutaj można zrobić drzwi. Githauba. Drzwi. No musicie zrobić. Git chałupa. Dobrze, no jeszcze, ale a gdzie dach? There is no dach. Musik, there is no dach, no. A jak jest dach po angielsku, no, Emilia? Roof? Dobrze! Nie wiem, chyba tak. Dobra. No, czy mogę ci się pochwalić? No. Wczoraj miałam zaliczenie z angielskiego i napisałam je na 87%. Mhm. Co tak słabo? No, excuse me. Ej, ale fajny ten domek budują. Nie, no nawet fajny, no też mi się podoba. To jest taki słodki. Taki, on tak powstał szybko, że ten, ale nie ma całego dachu. Co jest tu? O, robią, kończą. Ej, taki sympatyczny, to pasuje nawet do nich ten dom. To wygląda jak taka przyczepa kempingowa trochę, ale... Ale może być, no dobra. To czekajcie, to teraz tak. Dobra, chyba już dobra. Jest. Niech jeden z was, najstarszy, nas oprowadzi. Ile macie lat? To ja, Klaudiusz jest najstarszy? Nie wiem. Mati, to twoja robota, okej. Ja mam... Jeden. Aha. Klaudiusz... On jest starszy niż ja. Chyba kłamczysz. Ej, Adikowicz ma 34. Dobra, 82. No to ciekawe. Mateusz oprowadza. Dobra. Mi się wydaje, że tak, tu jest tak. Mateusz ma 2013. Klaudiusz jest 9, no. Czyli pewnie ma 9 lat, czyli 22 minus 9 to jest, prawda, 2, to jest on 2000, to jest 2013, ej, to jest ten? A tamten jest 1337, to nie wiem. Okej, okay, ja nie wiem, to tam to kurde ile wieczny jest. Dobra, ktokolwiek, niech oprowadzi. Dobra, wejdźmy do środka i oprowadźcie nas po tym domu.
Nie znasz go. A, dobra, no dobra. Mateusz, wchodzimy, dobra. Wchodzimy do środka. Dobra. Wchodzimy, zobaczmy, jak to tu wygląda. Mało miejsca, podłogi nie ma. Tutaj, tu tak, kurczę, no. Przepokój. Przepokój. Chyba przepokój. To miał być przedpokój. A, przedpokój, no może. Sypialnie, okej. Okay. Okej, okay, no dobra. No, jak oceniasz, Emilia, ten domek? Super. Super? Naprawdę, no wydaje mi się, że jak na dzieci to jest naprawdę całkiem dobrze. Dobra, na dzieci trzeba ocena, im mówić ten, wiesz. Ocena 10 na 10. Dobra, i daj im jakieś diaksy, tak, czy daj. Daj i daj. Aha, nie chciałem im napisać, że daj im diaksy. Nie, już mój mózg się już paruje. 2, 3, 4, 5. Gdzie jest ten trzeci? Tutaj. O, tu jest. Adi Cox. Dobra, a teraz kto napisze najlepszy... a kto teraz napisze... Kupa dostaje 10 diaksów. O, patrz, Mateusz był pierwszy. Ja Mateusz... nie mam tyle nawet. Nie masz tyle? No jak, rzucasz przecież. Dobra, mam. Dobra, ej, no. Mega. Ej, dobra. Słuchajcie. Jest późno. Super jesteście. Idźcie spać do jutra. Proszę napisać dobranoc, dobranoc. Zamić spać, pa. Nie, dobranoc. Mm-hmm. No, czyli znowu za mnie, złość. No, mniejsza, czyli jednak się chyba nie nadajemy do tego, żeby być rodzicami odpowiednimi. No, no trudno. W takim razie co, no widzowie, jeżeli uważacie, że nadajemy się na rodziców, zostawcie koniecznie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, co zrobiliśmy dobrze, a co zrobiliśmy źle i co powinniśmy zrobić lepiej. Napiszcie, czy chcielibyście takich rodziców jak my w Minecraft. No i co, widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro. Elo! A.